Halo, halo, witam serdecznie. Chyba 92. już odcinek z serii Dragon Age The Veilguard. No i w dzisiejszym materiale zobaczymy misję główną spuścizny i legendę. Musimy się spotkać z Inkwizytorką, więc zobaczmy. Dosyć ważna sprawa. Rozpocznij misję. Dowiemy się, jaka jest sytuacja na południu. These meetings can't be good for business. I'm here, Inquisitor. It isn't just Inquisitor, is it? You were someone before that. Clan Llewellyn. We try to be no one you've heard of. Morrigan is holding a perimeter. We're alone. Tell me what Solas did at Elgonon's ritual. Sounds like you already know. I need to hear it from you. Bronił swojej inwestycji. Solas helped get us through, but he was protecting his interests, not us. You don't think he helped for genuine reasons? I think he wants his plan to succeed, whatever it is. Always a plan. He's always thinking about where it ends. How many of his names do you know? God of Lies, Dreadwolf, Fenharel. They're titles he earned from enemies, followers, and fractured history. He and I shared another name. Venan. Elven for heart? For my heart. You've spoken to him in your dreams. You felt the power of that mind. His love could burn against me like a bonfire. He seemed so kind and wise and sad, and looked at me as if I somehow mattered more than anything around us. For a time, I thought I would have followed anywhere he asked me to. A tak się nie stało? Guess that changed when he decided to tear down the veil and destroy the world. Did he ever really decide it, though? Well, he was doing the ritual. Yes. A ritual we would never have known about had he not saved my life and told me what he planned to do. He warned me not to follow him, and then he left enough hints for us to do so. Hold on. You think he wanted you to stop him? His name is Solas. It means pride. Perhaps he couldn't change his mind himself and hoped that someone else could help him. Or maybe I'm the prideful one, imagining his broken heart so that I never have to face my folly. That I loved someone who made such grave mistakes, that I might love him still. You almost sound like you're ready to join him in that prison in the Fade. To give up the world for him? No. We've got to save it first. But after? If there were a way? If he felt the same? If I could leave the world behind and just have him? I don't know. Będzie skłonna zejść się z Solasem, a tu nie będzie skłonna. No, mamy naprawdę całkiem duży wpływ. On chciałby czegoś innego. Byłaś dla niego dobra? Co powiemy? Co ja bym powiedział w podobnej sytuacji? Nie wiem, że byłaś do niego dobra, może. One thing I've learned in this job is that the people I need the most are people who can tell me when I'm wrong. We all need that sometimes. Sounds like that's what you were for Solas. If the two of you were better people together, and you were happy too... I was. This is all hypothetical anyway. He's trapped in the Fade, with no way out. He's surprised us before. But enough about me. Tell me about embarrassing Elgonon in front of all his cultists. To była taka dobra historia, że nie wiem, że aż nie opowiadamy. Okej, okay, czyli misja załatwiona, spuścizny i legendę. Dobra, czyli pewnie w latarni trzeba będzie się spotkać. Zobaczmy, to rzeczywiście. Czyżby to było już zakończeniem rozdziału? Dostępna nowa wiadomość. A to już jakaś wiadomość o wiele dłuższa, więc jak chcecie poczytać, to macie. Mam nadzieję, że nie było niczego super ważnego. Zobaczmy w każdym razie jeszcze mapę.
A, czyli mamy jeszcze jakieś dodatkowe misje poboczne, na przykład u tego bohatera Lucanisa. No to pewnie jakiś szybki wątek zająć życie. A tędy jeszcze jakieś dodatkowe zlecenie, zobaczmy. Wiadomość od Kruków, Róg. Usłyszeliśmy o tym, co gubernatoru Ivency zaponowało dla Treviso. To nic dobrego. Odszukaj nas w Diamencie, Viago. O, to będzie walka ze strasznym gubernatorem. Już się nie mogę doczekać. A w jedności siła to będzie później misja główna. Na razie do Treviso ruszamy. No myślę, że Lucanis byłby zainteresowany i niech będzie Harding. Taka oto ekipa. Uwolni Treviso od gubernatoru. Dobra, w takim razie witam serdecznie. Rook, good. We have discovered what Ivenchi is planning for Treviso. When you fought the Kamek Master in the garrison, you mentioned a note you found that said some Kamek had gone missing. We have discovered who stole it. Ivenchi. The governor intends to release it all around the city to pacify violent seditionists. They called us reckless and now... Now Ivenchi will ruin the minds of thousands in this city to have their peace and order. Tak nie może być. Kto bierze na cel Ivenchi? Who is Ivenchi planning to poison with the comic? Aside from the crows. People who have spoken up too loudly against the Antam. Anyone too friendly with the crows. I doubt Ivenchi is familiar with poisons. I guarantee the comic will spread to the rest of the city as well. Co on sobie myśli? Destroying your own people's minds. How could Ivenchi do this? By telling themselves there is nothing else to be done. They will trot out some excuse to give to the worst of the politicians and the merchant princes. You say that as if those were different people. It is finally time to strike. Go to the garrison and prevent Ivenchi from releasing the comic. Once you are there, Thea and I will lead the crows against the rest of Ivenchi's forces in the city. Understood. One more thing. Jacobo stormed off earlier, angry at Ivenchi. We have not seen him in some time. Look out for him, would you? Of course. We'll head to the garrison. Some of the merchant families have fled. They got wind. Tędy muszę się przedostać? To nie jest jakoś super daleko. To chodźmy powstrzymać złoczyńcę. There's the garrison. I'm on to the garrison and the governor. You were saying I'm giving it back. The arrow stays in your quiver. I just wanted you to We clear the garrison this time. Avengers got to know there's no way out for a traitor. Dobra, dobra, da jeszcze niżej przeskoczyć. Chyba tam jeszcze nas nie było, ale rzeczywiście są jakieś tereny strzeżone. Kto w ogóle rządzi w mieście obecnie? Chyba właśnie ten koleś. Ivenchi. Bo wcześniej był jeszcze inny. Dobra, czyli na główny dziedziniec trzeba będzie się przedostać. Jeszcze nas tak daleko nie było. Jacobus? Me and my friends are sick of doing nothing. Ivenchi's got their comic past the courtyard, but they've locked the gates. We'll break into the garrison and get them open. Be careful. The Antam... We'll stay hidden. Good luck. Jakub przyszedł z pomocą. No nie wiem, czy będzie jakąś wielką pomocą, mówiąc szczerze. W ogóle nie zawalczy. To jasna sprawa. Będzie obserwował. I się uczył. Ktoś mnie atakuje już?
Ja sobie bokiem przechodziłem, co to ma znaczyć? Jak oni tak szybko potrafią zauważyć. Jest nic, nie widzę, co się na ekranie dzieje. Za dużo informacji. Jak patrz... A nie, myślę, że to Jakub walczy, what the hell. Jak eksplodował? Co się wydarzyło w ogóle? No to wrogowie w większej ilości już, muszę przyznać. Co się dzieje? Trzymajcie skręciołka. Jezu, mogę się skupić na tym, co ma 1 HP? Już nie żyje. Już jakiś miniboss chyba. Ile on ma zdrowia? Co on ewoluuje jeszcze na jakiegoś innego? Patrzcie, jaki mutant. Co jeszcze ma całe życie od początku? Dobra, bo zaraz sam eksploduje. A jemu się nic nie stało dosłownie, jakim sposobem? No jeszcze mamy całą arenę. Boss gubernatoru Ivenchi, to dopiero będzie starcie epickie. Może on też zmutuje. No więcej chyba już nie ma. To jest jakaś mgła. Wait, are these on Tom real? Jak to się stało? I see the comic is jak ja zdaszowałem? Co jest? Miałem kresia przed sobą. Jak się pojawił, co jest?
Czy mogę zabrać ulta, czy nie mogę? Tylko jeden jest prawdziwy, a tak się potrafię kopiować. Nie wiem, co on robi. Myślę, że zdążę. What the hell, ale obrywam na maksa. Jakieś ataki ogniste. Dobra, to muszę jednak bardziej uważać. You like a crow. And Taya, Viago, Jacobus, they all took more responsibility as Trevisans than you did. I lost so many people to the Entente. My family, my cousin. By right, his contract against the governor is mine. And I say Evenshi doesn't deserve to die. They deserve to live. What? On trial. Paraded in public, everyone will know who hurt Treviso, and you'll suffer for every minute of it. You can't do this. You can't let this brat decide what happens to me. No, ja się zgadzam. It's time to live with your actions, Governor. That seems fair to me. Being made a scapegoat for all of Treviso's ills is fair? You can't put me on trial. I'm still governor of this city. Not after the crows go to the merchants and the king about the comic. The message about Treviso and the future of the crows has already been sent. Your contract is due, Evenshi. The crows rule Antiva, and Treviso will be free. Pilnowałem, by Evenshi zapłacił za swoją zbrodnię. No, wyśmienita sprawa. Dobra, zobaczmy jeszcze resztę areny. Może będą jakieś cenne surowce w okolicy? No tu wszędzie jeszcze... A, to te niebezpieczne substancje, którymi chciał zatruć miasto. Już nie mogę wejść w interakcję żadną dodatkową. Przez bramę też się nie przedostanę, no to chyba tyle. Są jakieś dodatkowe materiały. A, to nic nie warte raczej. Dobra, fajna sprawa, w takim razie teleportacja. No i pora złożyć raport. And you're sure of this course? You already asked him that. Viago, dear, can't you see that I'm stalling? Ah, you are waiting for Rook's interruption. No. Her audience. Am I that predictable? You are reliable. I might say, essential. To był zaszczyt. It was an honor to defend Treviso with the crows. To the business of the day, then. Jacobus. Are you ready? I'm ready, Fifth Talon. What's going on? We accept Jacobus' right to the contract on Evenshi, and his decision to spare the governor. It sent a stronger message than killing them. Their crimes will be aired, their reputation blackened. And during these punishments, the former governor will live with the fear we may still one day end them. For his help, and proving he has sound judgment, Jacobus is becoming a full Antivan crow.
No to gratulacje. I'm happy for you. You deserve it. I just want the chance to follow Air's lessons and your example. I only got this because you went out to face a Vinci, Rook. I couldn't have done it alone. I want to find others like me. Orphans, people with no more homes, under a new house name. Mary suggested Igrativi. It's old Trevisan, sort of a grateful life. Pasuje ci. Jacobus Igrativi. It's a glorious mouthful of a name. The fifth Talon agrees. As does the seventh. Rook, all of Treviso is in your debt. For what you did out there, and for the future you have inspired. You have powerful enemies. When you decide it's time to put them in their place, we'll be there. And Rook, you'd have made a damn fine crow. Remember that. Dobra, misja załatwiona. Szpony zemsty. Ja dotrzymam jakąś nagrodę, osiągnięcie. To się przyda. I to będę miał 50 poziom już? Nie, 49. Dobra, idziemy naokoło. Liczba efektów podpalenia plus 1, może być. Czyli sprawa porobiona. Mamy jeszcze jakieś dodatkowe misje. Zobaczmy na mapę po raz kolejny. W obecnej okolicy raczej nie. Tylko jakieś pojedyncze skrzynie zrobię kiedy indziej. Co ja muszę zrobić? A, jeszcze jest rozmowa w głównej bazie. Dosyć ważna sprawa. Dzieje rodu Egrativi. Rook, ród Egrativi powitał dziś swoich najnowszych członków. Kolejne dwie sieroty, takie jak ja. Nie martw się. Dziedzic ciągle nas szkoli. Wydaje się jej, że ostatnio bardziej przykładam się do zajęć. I chyba ma rację. Gdybyś kiedykolwiek potrzebowała kruka? Cóż, wiem, że znasz sporo kruków, ale mój ród jest do twojej dyspozycji. Z poważaniem, Jakub Egrativi. Dobra, no to mamy kolejnego sojusznika. A, czyli byłaby już misja główna? Ale jeszcze są jakieś dodatkowe rozmowy. Nie wiem, powiedzmy, że z Nev porozmawiam. Może będzie jakiś kolejny ważny wątek. Jej kampania jeszcze nie została zakończona w sumie. Nie wiem, dlaczego... Co jeszcze brakuje tam, bossa załatwiłem, więc nie wiem. Venatori had the narrow road. Now they think twice before walking that way. And your neighbors? What's the price of that protection? You think I'd charge our dear friends? The people who spread rumors about how Threads made Aelia disappear. Rebuilding the Threads' reputation for free? For the few of us left. Now the Venatori who thought he found a legitimate charm supplier, he gets counterfeit goods. Triple cost. Uważaj z kantowaniem. Can't argue about your target, but it's a dangerous scam. Be careful. Is that genuine concern? You're fun. Anyway, Nev, I'm out of news. But the threads are yours. You need something? Say the word. Thanks, Alec. Remember, if you cross our neighbors, you can drown me in the Nosen Sea. Rook, it's been a pleasure. You've got a good setup here. Enjoy life in the Fade. Life in the Fade? Huh. We've been at the lighthouse a while now. Pokonanie bogów wymaga czasu. We're stopping gods. That's not a quick job. Feels like one of the longest. You know, this is my only address now. I still had an apartment back home. Rent paid up and everything. It got torched in the dragon attack. Nev. Everything I have is here in this room. One false step from drifting into the Fade. No to słaba sprawa. Utraciła dom, się okazuje. Najpierw trzeba wykonać robotę. Przykro mi z powodu twojego domu.
If I said you have a home with us, would you make fun of me? Maybe. But thanks. I never expect things to go to plan, but I usually have one anyway. Or seven. And a half dozen backup plans, just in case. And now? Everything's changed. I've changed. If I survive the job, I'll be starting over, in a way. Maybe that should scare me. But I think I need it. I usually hate unanswered questions, but this one, I'll let myself figure out once I get there. Zaraz, bohaterka w ogóle nie ma nogi? Czy ja dobrze widzę? Czy dopiero teraz to zauważyłam? What the hell? Dobra, czyli mamy zakończenie kampanii. Gniew zimy. Sprzymierzywszy się z syndykatem gwintów w celu ochrony min Ratusu z ukrycia, Nev szybko i zdecydowanie likwiduje zagrożenia. Płyty gwintów. Ten groźnie wyglądający strój ze wzmocnionej skóry jest dobrze opancerzony, by chronić noszącą go osobę przed licznymi wrogami w dokach. Okej, czyli mam jeszcze nowe wyposażenie. Ale coś jeszcze zyskałem, jakieś tam inne stylizacje. A patrzcie na to, bohaterka nie ma nogi, w ogóle nie zwróciłem uwagi wcześniej. Jakaś tam proteza. No zawsze w butach chodziła. No to śmieszna sprawa, znaczy śmieszna sprawa, nie śmieję się z bohaterki, tylko że nie zauważyłem do 90. któregoś odcinka. To w sumie cała kampania już za nami praktycznie. Dobra, w takim razie mamy jeszcze jakieś dodatkowe zlecenie. Zobaczmy na przykład tego bohatera. No witam. Rook, have a moment? What is it? You were there to witness my new deal with Spite. You should come with us to see it paid in full, when you're ready. Chwila spokoju, nowe zadanie. No to raczej szybka sprawa. Do Treviso. Ta i wszystkich mamy już ulepszonych. Wszystkie kampanie udało się raczej zwyciężyć. Jeśli już to jakieś misje będą na zakończenie, nie wiem jak to nazwać w sumie nawet. Postscriptum, czy jakieś już dodatkowe. Najważniejsze kampanie już zostały porobione. Z tego co widzę. Więc powolnymi krokami chyba zbliżamy się do zakończenia serii. Znaczy jeszcze tam jest trochę wątków z głównej historii jeszcze, ale poboczne to w większości chyba są dokończone. Spotkaj się z Zucanisem w oznaczonym miejscu w Treviso. Pewnie w kawiarni. Jakoś tu chyba właśnie była kawiarnia nieopodal, ale nie mam możliwości szybkiej podróży, szybszej. Dobra, witam. Rozpoczynamy mini misję. Do you think they're wondering why you ordered a drink for the empty chair? If they are, they won't tell anyone. The crows own this cafe. Smells like Lucanis. Just try it. So are you two okay now? Since you didn't kill Ilario, I mean. We still hurt him. That humiliation in front of everyone, he'll never forgive that. So there's peace, for the moment at least. No to nieźle. Jak tam Katerina? How's your grandmother doing? You've met her. She was hewn out of Dragonbone. She's pretending not to be upset by Ilario's betrayal and my possession. Which means she's making everyone else as miserable as possible. Except Thea. She likes Thea. Co kruki myślą o mściwości? Are the other Talons okay with the whole abomination thing? Probably not, but they prefer me to Ilario or the Venatori.
I suppose the crows have had worse first talons. Smakuje ci kawa? It must feel good to just relax with a cup of coffee and not worry about everything. I'm not sure Spite's enjoying it, but yes. What is it? What does that mean exactly? He doesn't eat, but a promise is a promise. I don't know what I thought it would be like, getting out of the ossuary, getting my life back. You mean you didn't spend all that time dreaming about having coffee with your inner demon? I did dream of coffee. If this is my life now, I'll take it. No to bohater się pogodził ze swoją historią. Nie, to robimy dobre postępy, bez przerwy jakieś nowe wpisy. Dziennik Rukanisa 5. Rusza palcami u nóg, kiedy pije, co zaparzył. Mały cień i zraniony duch. Siedzą, jest cisza, jesteśmy cicho. Poniżej narysowany jest dziesięciokąt złożony z idealnie równych, przecinających się linii. Ze środka rysunku rozchodzą się dodatkowe linie aż do krawędzi strony. Jest nieskończoność, jest schronienie, jest burza poza środkiem. Charakter pisma nagle się zmienia. Mściwość mówi, że nigdzie nie chodził i minęła tylko godzina albo dwie. Jego rachuba czasu może być dokładniejsza niż innych tutaj. Kontynuując, późny wieczór, ćwiczenia. A w takim razie chyba tyle. Mapa. Nie ma już żadnych dodatkowych zadań. W takim razie pora wracać do głównej bazy. No i zacząć dalszą główną historię.